Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Wracamy po lekko przedłużonych wakacjach. Mam nadzieję, że wy wypoczęliście, tak jak my wypoczęliśmy. Jesteście głodni informacji z obszaru cyber. Dziś dla was przed mikrofonem Piotr Kępski. Mamy 12 września, a więc 255 dzień roku. Dziś ciekawa rocznica. Otóż obchodzimy rocznicę bitwy pod Wiedniem, w której to Jan III Sobieski pokonał armię Imperium Osmańskiego. I jednocześnie jest to święto wojsk lądowych. Z tej okazji życzę wszystkim żołnierzom tej formacji wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że jacyś nas słuchają. W świecie cyber tymczasem, jak to zwykle bywa, wiele interesujących wydarzeń. Zapraszam niniejszym na 242 odcinek podcastu Cyber Cyber w wydaniu Raport. A dziś opowiem wam o kampanii wymierzonej w polskich internautów. Tutaj rozsyłane były e-maile podszywające się pod biznes.gov.pl. CSIRT KNF przestrzega przed próbą naciągania na fałszywe inwestycje. Firma Samsung została skutecznie zaatakowana przez hakerów. Kradzież wrażliwych danych NATO ze Sztabu Generalnego Wojsk Portugalii. Grupa APT Jan Lowang upubliczniła dane wykradzione z firmy Cisco. Mandiant opublikował informacje o działaniach nowej irańskiej grupy APT-42. A na koniec garść informacji dla uczestników rozgrywek Ligi Cybertwierdzy, bo piąta runda rozgrywek już jutro, a na finał zapraszamy 30 września bieżącego roku. Przechodząc do szczegółów. A zaczynamy od kampanii wymierzonej w polskich internautów, która bazuje na e-mailach. Na skrzynki polskich internautów rozsyłano w minionych dniach fałszywe e-maile podszywające się pod serwis rządowy biznes.gov.pl. Wiadomość ta zawierała złośliwy załącznik, zaś w treści opublikowano, tak naprawdę zawarto treść straszącą konsekwencjami prawnymi i był to taki tekst: drogi użytkowniku, załącznik to oficjalne powiadomienie elektroniczne od biznes.gov.pl. Powiadomienie będzie dostępne na Twoim autoryzowanym koncie od 8 września do 17 września bieżącego roku. Jeżeli nie przystąpisz do jej lektury we wskazanym terminie, wywołane zostaną odpowiednie skutki zgodnie z obowiązującymi przepisami i tutaj w nawiasie dodano artykuł 46 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Do e-maila załączono plik biznes.gov.pl, nowe powiadomienie RAR. Zawierał on skrypt VPS. Samo otrzymanie e-maila, jego otworzenie lub przeczytanie nie powodowało żadnych negatywnych skutków. Dopiero rozpakowanie i uruchomienie załącznika skutkowało zainfekowaniem komputera ofiary złośliwym oprogramowaniem. Atak ten był skierowany jedynie na systemy Windows. I tutaj dobra informacja dla użytkowników tychże systemów. Jeżeli macie włączony Windows Defender, to powinniście być bezpieczni, nawet jeżeli uruchomiliście tenże plik szkodliwy, ponieważ Windows Defender wykrywa i identyfikuje poprawnie to złośliwe oprogramowanie. Przestępcy nie uniknęli podczas tworzenia tej wiadomości pewnych błędów językowych, co powinno ułatwić wychwycenie potencjalnego zagrożenia. Natomiast pamiętajcie, by z dużą dozą rezerwy podchodzić do wszelkich wiadomości mailowych, jakie otrzymujecie, zawierających załącznik, nawet tych, czy też linki, nawet tych, które otrzymujecie ze znanych wam adresów e-mail. CSIRT KNF przestrzega przed kolejną próbą naciągnięcia na fałszywe inwestycje. Tutaj zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego polskiego sektora finansowego, CSIRT KNF, przestrzegł przed próbami oszustwa i podszywaniem się pod strony internetowe grupy Lotos oraz Gazsystemu. Oszuści podszywają się pod te firmy i zachęcają do dokonania rejestracji na ich stronach oraz inwestycji środków finansowych, oferują bardzo szybki zysk, wykorzystują hasła w stylu zostań akcjonariuszem firmy, ewentualnie zarabiaj na zasobach swojego kraju,
Rzekome inwestycje prowadzą jednak do wyłudzenia środków. Mówiliśmy już o tym rodzaju oszustwa w naszych poprzednich podcastach. Efektem takiej rejestracji w systemie jest najczęściej utrata pieniędzy. Tutaj przestępcy nie poprzestają zazwyczaj na samej kradzieży środków, ale także zaciągają kredyty z wykorzystaniem czy to danych osobowych, czy to kont bankowych swoich ofiar. Ja sam znam osobiście osobę poszkodowaną przez tego typu przestępstwo. Zadbajcie o swoich najbliższych, poinformujcie ich o tej kampanii, zwłaszcza osoby starsze, ponieważ tego rodzaju oszustwa przestępcy często wykorzystują wizerunki znanych osób, tak żeby podkreślić swoją wiarygodność i łatwo mogą wpłynąć na starsze osoby, które wierzą autorytetom czy też osobom znanym. Przenosimy się za wielką wodę, ale tutaj jakby konsekwencje następnego newsa dotykają również naszych rodaków. Firma Samsung opublikowała na swoich stronach oświadczenie, z którego dowiadujemy się, iż stała się ona w lipcu obiektem cyberataku. Atak wymierzony był w infrastrukturę Samsunga w USA. Jego celem była kradzież danych. Zgodnie z oświadczeniem zidentyfikowano, iż wykradziono dane niektórych klientów, aczkolwiek atakujący nie uzyskali dostępu do numerów kart płatniczych czy też kredytowych oraz numerów Social Security z USA. Atakujący pozyskali za to dane osobowe, demograficzne i te dotyczące produktów. Niestety wśród ofiar są Polacy. Samsung radzi osobom dotkniętym problemem, aby zachowały ostrożność wobec wszelkich nieoczekiwanych wiadomości, jakie otrzymają, w których znalazłaby się prośba o podanie danych osobowych lub które kierowałyby do strony internetowej z prośbą o podanie tego typu danych. Unikały klikania linków lub pobierania załączników z podejrzanych wiadomości e-mail oraz zweryfikowały swoje konta pod kątem podejrzanych działań. No cóż, zachęcamy, tak jak mówiłem już wcześniej, do ostrożności, jeśli chodzi o maile czy też SMS-y, które do Was przychodzą. Jeśli chodzi o kradzież danych, to tutaj nie uniknęła również tego Portugalia, a nawet można powiedzieć NATO, ponieważ Sztab Generalny Sił Zbrojnych Portugalii stał się celem ataku cybernetycznego, cyber. W wyniku ataku doszło do eksfiltracji setek poufnych dokumentów, zgodnie z doniesieniami. Zgodnie z ustaleniami atak był długotrwały. Sam atak został wykryty przez amerykańskie agencje wywiadowcze po tym, jak w sierpniu odkryły one wrażliwe dokumenty NATO wystawione na sprzedaż w sieci Dark Web. O sytuacji władze USA powiadomiły premiera Portugalii za pośrednictwem ambasady USA w Lizbonie. Wstępne dochodzenie wykazało, że atakujący uzyskali dostęp do kont posiadających rolę bezpieczeństwa w zakresie przechowywania tajnych dokumentów. Atakujący wykorzystali fakt, iż do przekazywania i odbierania dokumentów używano niezabezpieczonych połączeń. Atak był niewykrywalny i uruchomiony za pośrednictwem sieci botnetów zaprojektowanej w celu pozyskiwania wrażliwych danych. Cóż, zachęcamy do ostrożności, zweryfikujcie, czy szyfrujecie swoje połączenia. Kolejnym newsem dotykamy firmy Cisco. 11 września bieżącego roku, a więc wczoraj, grupa APT Jan Luowang opublikowała pliki wykradzione z firmy Cisco. Oczywiście publikacja miała miejsce w Dark Webie. Wcześniej ta sama grupa opublikowała w tym samym miejscu jedynie listing wykradzionych plików. Firma Cisco wydała oświadczenie, iż dane te zostały wykradzione z firmowej sieci podczas cyberataku w maju. Ponadto zawartość plików odpowiada temu, co już zidentyfikowano i ujawniono wcześniej. W sierpniowym raporcie dotyczącym wspomnianego incydentu, który miał miejsce w maju, Cisco poinformowało, że jego sieć została naruszona przez ransomware Jan Luowang po tym, jak hakerzy skompromitowali konto VPN jednego z pracowników. Według firmy skradzione dane obejmowały niewrażliwe pliki z folderu pracownika, a atak został opanowany, zanim ransomware mógł wyrządzić szkody czy też zaszyfrować jakiekolwiek systemy w Cisco. Lider grupy natomiast twierdzi, że eksfiltrował tysiące plików o łącznej pojemności 55 GB, a wśród nich znajdowały się tajne dokumenty, schematy techniczne i kody źródłowe. Hakerzy nie przedstawili jednak żadnych dowodów na swe twierdzenia, udostępnili jedynie zrzuty ekranu wskazujące na dostęp do czegoś, co wydawało się być systemem deweloperskim. Firma Cisco oczywiście zaprzeczyła, że intruzi mogli mieć możliwość uzyskania dostępu do jakiegokolwiek kodu źródłowego.
Przechodzimy do następnego newsa i tym razem będzie to raport do przeczytania i zapoznania się, z którym Was bardzo zachęcam. Firma Madiant, która zajmuje się obszarem Threat Intelligence, opublikowała obszerny raport poświęcony grupie APT-42, a więc sponsorowanej przez państwo irańskie grupie szpiegowskiej, której głównym zadaniem jest zbieranie informacji i prowadzenie operacji inwigilacyjnych skierowanych przeciwko osobom lub też organizacjom o znaczeniu strategicznym dla rządu irańskiego. Raport obejmuje niedawną i historyczną działalność APT-42, sięgającą co najmniej do 2015 roku. I tutaj możecie przeczytać o taktykach, technikach, procedurach, jakie stosuje grupa, wzorcach celów oraz zapoznać się z wyjaśnieniami historycznych powiązań z innymi grupami, w tym między innymi z APT-35. Zachęcam do przeczytania raportu. Link oczywiście do niego znajdziecie pod naszym podcastem. I w tym ekspresowym tempie dobrnęliśmy do ostatniej garści newsów. Nietypowo tym razem mają one swoich dedykowanych odbiorców. Wielokrotnie już wspominaliśmy w naszym podcaście o rozgrywkach Ligi Cybertwierdzy. No, rozgrywki te, ich w zasadzie drugi sezon, zmierza ku końcowi. Pozostało już tak naprawdę dwie rundy pozostały. Już jutro o 18:00 odbędzie się piąta runda rozgrywek, a w niej uczestnicy zmierzą się z dwoma scenariuszami, które dla nich przygotowaliśmy. A 30 września odbędzie się finał, o którym za chwilkę. W ramach rozgrywek tych jutrzejszych uczestnicy będą bronić europejskiej firmy działającej w obszarze oprogramowania i produkcji gier, która posiada typowe usługi w sieci korporacyjnej, a więc serwer pocztowy, kontroler domeny i tym podobne. Firma ta korzysta także z usług chmurowych Microsoft 365 oraz Azure. I pierwszy scenariusz obejmuje kampanię skierowaną przeciwko dużym firmom działającym w branży telekomunikacyjnej, sprzętowej, oprogramowania i gier, w ramach której grupa APT między innymi uzyskała dostęp do zaufanych certyfikatów ofiar. Kolejnym krokiem kampanii było wykorzystanie skompromitowanych certyfikatów przez atakującego do kompromitacji infrastruktury kolejnych celów. I tutaj warte nadmienienia jest, że w ramach kampanii grupa APT uzyskała m.in. dostęp do kodów źródłowych kilku modułów, które funkcjonują w niezwykle popularnym systemie operacyjnym. Drugi scenariusz bazuje na kampanii, w ramach której grupa APT atakowała sieci organizacji w celu kradzieży danych, a konkretnie wiadomości e-mail. Celem były departamenty IT, kadra kierownicza oraz osoby odpowiedzialne za fuzję i przejęcia innych firm. W ramach kampanii w sieciach ofiar atakowanych były m.in. load balancery, macierze SAN, kontrolery Wi-Fi czy kamery IP. Tyle wskazówek i informacji dla uczestników Ligi Cybertwierdzy. Mam nadzieję, że odrobicie swoją pracę domową i przygotujecie się należycie do jutrzejszych rozgrywek. Życzę jak najlepszych rezultatów punktowych, zwłaszcza, że jest o co walczyć. Pula nagród z całej ligi to 20 tysięcy złotych. Ponadto, tak jak wspomniałem, 30 września zapraszamy na finał, który odbędzie się on-site w Warszawie. Więcej szczegółów na stronach Ligi Cybertwierdzy. Serdecznie zapraszamy do udziału w imieniu swoim, jak i naszych partnerów, tym bardziej, że dla zwycięzców finału przewidzieliśmy oddzielne nagrody, oddzielna pula nagród będzie dla uczestników na miejscu. A póki co, to już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kępski. Do usłyszenia.